Sandy, jesteśmy jedną drużyną. Proszę, usiądź z nami. Może jesteśmy, ale nie będę z wami siedzieć. A tak w ogóle to siedzicie na siedzeniach króliczków. Króliczków to teraz nie ma i będziemy siedzieć, gdzie chcemy. Mam dość tych króliczków. Co? Ej, to dla ciebie. Serio? Chcesz dać mi świnie? Zostaw ją sobie. Mówiłem ci, że świnie jej się nie spodoba, lubi bułeczki. Spodoba jej się. No co, futbolisto? To dla ciebie prezent, świnka chrum chrum. Chrum chrum? Ona wygląda jak ty. Zostaw mnie w spokoju, dobrze? Czemu jej się nie podoba? Ona lubi bułki. Słuchaj, futbolisto, a ja lubię zabawki i nie obchodzi mnie, czy to świnia, czy hipopotam. O, dziennikarka cię podrywa. Czego chcesz, Laila? No słuchaj, futbolisto, możesz dać mi świnkę. Chrum chrum, lubię takie zabawki. Nie, zachowaj ją dla siebie. Blondie, cześć! Cześć! Zobacz, żaby siedzą na twoim miejscu. Żaby? No dobra. To dziwne, a gdzie króliczki nie ma? I nie ma ich tu, muszą być w szkole. Żaby usiadły na twoich siedzeniach. Próbowałam zmusić ich do wstania, ale tego nie zrobiły. Blondie, nie musisz się z nimi kłócić. Muszą zaakceptować fakt, że jesteś moją przyjaciółką. Diana, one doprowadzają mnie do szału. Blondie, to normalne. Siemka wszystkim! Max, cześć. Rozumiem, że jesteśmy przyjaciółmi i tak dalej, ale proszę, kontroluj swoje ruchy. Wyluzuj, Diana, robię to jako przyjaciel. To lew dla ciebie. Ej, koszykarzu, co robisz? Diana ma chłopaka, Smaila. Tak, w szkole dzieje się coś nowego, a ja nic o tym nie wiem. Co ta? Mam cię dość, bad boyu, proszę, obroń mnie. Słyszałeś, futbolisto, daj jej spokój. Króliczki są super, króliczki są najlepsze. Widzieliście Dianę? Nie widziałyśmy. Króliczki wygrywają. Przegrywę, widzieliście Dianę? Smajlik, mówisz poważnie, myślisz, że śledzimy twoją Dianę? Smajlik, szykujemy się do lekcji. Nie śledzimy twojej Diany. Mówię serio, to może uderzyć w nos jak bokser. No, Patryk. Patryk, chłopaki, a wy... Patryk, zwariowałeś? To rękowica bokser. Jak przyjdą futboliści, to też dostaną. Patryk, schowaj to. Widzieliście Dianę? Nie, nie widzieliśmy. Autobus przyjechał. Idź do swojej Diany. Hej, Diana, no weź tego lwa. Zobacz, jaki jest fajny. Max, jeżeli Smile to zobaczy, dostaniesz za to. Zostaw mnie w spokoju, Max. Diana, czemu jechałaś beze mnie? Czemu mnie nie obudziłaś? Smajlik, zaspałeś! A ty nigdy nie zaspałaś? Mogłaś na mnie poczekać! Dobrze, Smajl, następnym razem poczekam. Króliczki, czemu tu jesteście? Czekamy na ciebie! Dziewczyny, chodźcie, przebierzcie się i zacznijcie ćwiczyć, a ja się przebiorę i przyjdę do was. Diana, dawaj, pospiesz się. Smajl, muszę ci coś powiedzieć. Coś zdarzyło się w autobusie. Twój przyjaciel Max... Co? Blondie, słuchaj, dzwonił dzwonek. Idź na lekcję, proszę. Dobrze, Diana. Do zobaczenia na przerwie. Co się stało w autobusie? Co znowu stało się w autobusie? No cóż, żaby znowu zajęły moje miejsce. I Blondie zaczęła się z nimi kłócić. A co z Maxem? Twój Max też siedział na siedzeniach króliczków. Wyobrażasz to sobie? Ja też jestem w szoku. Dobra, Smile, mam teraz trening. Do zobaczenia na przerwie. Do zobaczenia w kawiarni. Dobrze. I tak, dziewczyny, mamy trening. Powiedziałam im, żeby zaczęły ćwiczyć i że zaraz przyjdę. Dziewczyny, Diana została tam, żeby porozmawiać ze Smilem. To znaczy, że będziemy na nią długo czekać. Nie sądzę, że będzie dzisiaj trening. A kiedy czekamy, proponuję założyć maseczki. Ja chcę tą. Dla mnie ta z pieskiem. A niech to, dziewczyny. To takie relaksujące i fajne. Dziewczyny, króliczki! Dziewczyny, ja w ogóle dzisiaj nie chcę trenować. Przestańmy gadać, lepiej się zrelaksujmy. Dziewczyny, zwariowałyście? Szukałam was! Mamy trening, a wy siedzicie tutaj, w maseczkach! Diana, po prostu myślałyśmy, że będziesz rozmawiać ze Smilem przez długi czas. Jesteśmy gotowe. Jesteśmy gotowe. Nat i Żenia, idźcie potrenować. Stella, zostań tutaj, muszę z tobą poważnie porozmawiać. Kilka minut. Diana, co się stało? Będę lepiej trenować, obiecuję. Stella, nie chodzi o trening, chodzi o twojego chłopaka, Maxa. Diana, jeżeli chodzi o Maxa, to zerwaliśmy. Zostawiłam go. Zerwaliście? Stella, czemu mi nie powiedziałaś?
podbijał do mnie dzisiaj w autobusie i chciał mi dać jakąś zabawkę. Widział to cały autobus, wszyscy są w szoku. Oj, Diana, nieważne, robi to, żebym była zazdrosna. Nie przejmuję się nim wcale. Stella, ale mnie to obchodzi, bo jeżeli Smajlik dowie się o tej sytuacji, to będą kłopoty. Max jest jego przyjacielem. Musisz porozmawiać ze swoim Maxem. Dobra, chodźmy na trening. Diana, nie chcę z nim rozmawiać. To ile lat ma nasza galaktyka? Chłopaki, patrzcie, co dzisiaj sfotografowałam. Że co, Diana umówi się z Maxem? Jak on ją przytulił. Tak, widzicie to? To właśnie Diana. I to z Maxem, najlepszym przyjacielem Smajla. Laila, do kogo ja to wszystko mówię? O czym tak gadasz? Nauczycielu Mike, przepraszam, słyszałam. Uczymy się dzisiaj o galaktyce. Laila, rozczarowujesz mnie. Co tam, chłopaki, ale ty jesteś dobrą uczennicą. Przepraszam, nauczycielu Mike, to się nie powtórzy. Chrom, chrom. Wsadź sobie tą świnię w hełm. Albo co zrobisz? Co zrobię? Nauczycielu Mike, powiedz temu futboliście, żeby się ode mnie odczepił. Mam dość jego i jego świni. Ciągle robi chrom, 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 chrom. Odpowiedz, ile lat ma nasza galaktyka? Chrom, chrom. Oszalałeś, co robisz? Tak, nasza galaktyka ma chrum, chrum lat, to ty jesteś mumu. Siadaj. A ile lat ma nasza galaktyka? 13 miliardów. Nauczycielu, ja się przygotowałem. Nasza galaktyka ma 13 miliardów lat. Co? Ja ci to powiedziałem. Nauczycielu, Ice mówi, że ma 3 miliardy. Nie sprzedam ci dziś pizzy. Dobra robota, Artem. Ma 13 miliardów lat. Dostaniesz dobrą ocenę. Są w naszej klasie inteligentni sportowcy. Nauczycielu Mike, chcę odpowiedzieć, proszę. Opowiem ci wszystko o galaktyce. Proszę, wybacz mi. Laila, oni się pocałowali w autobusie? Masz jakiś filmik? Sfilmowałam to i zrobiłam zdjęcia, a dzisiaj pokażę to Smajlowi. A teraz Patryk powie nam, czym jest czarna dziura. Nauczycielu, za niedługo w mojej rękawicy pojawi się czarna dziura. A ja ciebie kocham. Max, a ty co, kupiłeś prezent dla Steli? Bierzesz ze mnie przykład? Cicho, Smajlik, nie jesteś żadnym przykładem. Dopiero go kupiłem i nie powiem ci komu. A ty co, Max, się nie wyspałeś dzisiaj? A kto dzisiaj był w szkolnym autobusie? No my jechałyśmy. I ja jechałam. Ja też byłam i Pufik do mnie podbijał, chciał mi dać swoją świnkę. Tak, i Max też chciał coś komuś dać. Zamknijcie się, żaby. Halo, mamy lekcję, przestańcie gadać. Dokładnie, żaby, jesteśmy na lekcji, przestańcie gadać. I tak, kto tu przyjdzie i powie mi, jakie są kontynenty na półkuli północnej? Mogę ja wiem. Marusia i Julia, chodźcie tutaj, nie będziecie się w stanie ukryć pod biurkami, pospieszcie się. Ruchy tam, ruchy! Dawajcie, dziewczyny! Dziewczyny, dajcie spokój, rozciągnijcie się, macie tylko 16 lat, a jesteście takie sztywne! Żenia, jest aż tak źle, rozciągnij się mocniej! Nat, ciebie też to dotyczy! No dalej! Stella, co jest z tobą? Rozciągnij się mocniej! Co to? Dziewczyny, żartujecie sobie? Jak wypadniemy podczas konkursu? Jana, przepraszamy, miałyśmy tak mało treningu. Nad, jak kapitan drużyny jest nieobecny, to nie znaczy, że przestajecie trenować. W przeciwieństwie do was, trenuję codziennie w domu. Jana, obiecujemy, zaczniemy ćwiczyć. Nie zawiedziemy cię. Dobrze, dziewczyny, chodźcie, rozciągajcie się i ćwiczcie. Dobra, składajcie zamówienia, żebym potem nie słyszał po przerwie: ej, nie dostałem swojego milkshake'a. Ja chcę herbatę z cytryną. Milkshake'a Ice. Timur, czy to przypadek, że znowu siedzimy razem? To przypadek. Ice, Timur chce mi kupić bułkę. Cała to przypadek, jaka bułka? Max, czemu tam siedzisz? Chodź, usiądź ze mną. Będę siedział gdzie chcę. Hej, Smile, wiem, że przyjaźnisz się z Maxem, ale mam dla ciebie wiadomość. Czy chcesz, żebym ci to pokazała, czy nie? Laila, co się tak na mnie gapisz? Jesteś zakochana, czy co? Od razu ci mówię, nie ma szans. Wiesz co, Max, ja też cię nie lubię. Wiesz, Smile, dzisiaj Max usiadł w autobusie obok Diany i próbował dać jej zabawkę. Laila, ty jesteś normalna? Czy ja jestem normalna? Ja jestem normalna, jeżeli mi nie wierzysz, to ci pokażę. Chrom, chrom. Uspokój się, jesteśmy futbolistami, nie dzikusami. Dzikusami, ale ja mam dzika. Ty jesteś dzikiem, weź się uspokój, bo jesteś dziwny. Max,
Smajlik, chcesz mi coś powiedzieć? To dlatego byłeś taki niegrzeczny. Dianę chcesz podrywać? Chcesz pogadać? Tak. Tak, będzie bijatyka. Co jest, przeoczyłem coś? Będzie bójka? Nie, Ice, po prostu Smajl i Max kłócą się z powodu Diany. Ice, daj mi bułkę. Timur kupuje mi bułkę. Ice, nie przynoś bułki, nic nie zamawiałem. Smajl, cześć. Diana, dostałem newsa. Max, to co, idziemy pogadać? Max! Siedzisz na naszych miejscach. Smajl, co się stało? Jesteś zdenerwowany. Potem, Max, to co, idziemy pogadać? Tak, chodźmy. Jak to dobrze, że nie jest już moim chłopakiem. Co? Nie jest twoim chłopakiem? Tak, rozstaliśmy się. To co, idziemy? Chodź. Słuchajcie, a co się stało? Czemu dwóch najlepszych przyjaciół się pokłóciło? Dobra, chodźmy. Haha. Odłóż to, albo dostaniesz. Diana, Smajlik się dowiedział. Blondie, o czym? Dowiedział się, że przytulasz Maxa w szkolnym autobusie. Tak mi przykro. Co, Diana? Znowu masz kłopoty? Widzicie, jaki on jest? Dopiero z nim zerwałam, a już flirtuję z inną dziewczyną. Laila, co? Kogo przytulałam? Czy to była twoja sprawka? Nie, Diana, nie musiałam nic mówić, bo nawet mam zdjęcie. Laila, jesteś wredna. Przecież widziałaś, że prosiłam go, żeby mnie zostawił. Ja? Ja nic nie widziałam, ale widziałam, jak przytulasz Maxa. Przytulała go? Przytulała. To nieprawda. Oczywiście Blondie zaprzeczy, bo jest twoją przyjaciółką. Wiesz co, Laila, porozmawiamy później. Smajl! Smajl, gdzie jesteś? Jestem w szoku. Jak Max mógł to zrobić? Smajlik to jego najlepszy przyjaciel. A ta głupia dziennikarka Laila przesadziła. Dobra, zostawcie lajki, subskrybujcie mój kanał i klikajcie w dzwoneczek, a ja idę poszukać Smajla. Futboliści, widzieliście Smajla? Diana, jest walka. Poważna. Smajl! Pewno mi świnie. Chodźmy stąd. Chodź, Puffy.